Są osoby w Polsce, które są głodne, są osoby w Polsce, które nie dojadają i niestety jest ich coraz więcej. Wśród nich są też dzieciaki. Marek Zuber, ekonomista razem ze mną w studiu. Przepraszam pani Joanno, że nie zaczęłam. Joanna Sadzik, Szlachetna Paczka, jest z nami prosto z Krakowa, tak? Dokładnie tak. Dzień dobry pani Anno, witamy bardzo serdecznie. Pani Anno, pozwoli pani, że jednak od Marka zacznę, ponieważ te dane, jesteśmy na świeżo, żeby nie było wątpliwości, dzisiaj poznaliśmy dane GUS, inflacja marzec 16,2. Ekonomiści głównie prognozowali, że to jednak będzie poniżej 16%. Co to oznacza? Znaczy to, że prognozowali trochę poniżej 16, 15,9 była tak dokładnie tak. Średnia, a jest 16,2, naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia, te 0,3, biorąc pod uwagę, że schodzimy z poziomu 18,4, czyli ten skok w dół jest bardzo duży. Ale to są właśnie typowe dane, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo dobrze, no bo przecież schodzimy z inflacji 18,4 na 16,2. Ale jak się przyjrzeć bardziej, to wcale nie są takie dobre dane. Wszyscy spodziewaliśmy się oczywiście tego mocnego spadku, dlatego że nie wiem, czy pani pamięta, zeszły rok marzec, pierwszy miesiąc wojny, eskalacji wojny, potężne wzrosty cen właściwie wszystkiego. I w ujęciu miesięcznym ten marzec zeszłego roku to był wzrost cen tego koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, na bazie którego liczymy inflację, o ponad 3% w stosunku do lutego 2022 roku. No to ostatni raz takie odczyty mieliśmy w hiperinflacji pierwszej połowy lat 90. Absolutny kosmos. I teraz wylatuje nam ten miesiąc. Ten absolutnie nadzwyczajny miesiąc nam wylatuje i w to miejsce wchodzi marzec 2023 roku. Już znacznie lepszy, chociaż dalej zły, ale jednak znacznie lepszy, więc wiadomo było, że te roczne dane będą dużo, dużo lepsze. No ale teraz, jak popatrzymy sobie na te dane miesięczne, teraz w marcu, to wzrost cen to jest dalej ponad 1%, czyli nieco tylko lepiej niż w lutym. A to oznacza, że niestety ta inflacja jest dalej bardzo wysoka, bo jeśli my dzisiaj, tutaj cytuję prezesa Narodowego Banku Polskiego, marzymy o tym, żeby inflacja była jednocyfrowa, no to taka podstawowa matematyka nam mówi, że jeżeli co miesiąc ceny będą rosły o 1%, to nie ma takiej możliwości, żeby w ciągu roku urosły jednocyfrowo. Czyli cały czas mamy bardzo wysoki wzrost cen, no i wszyscy mamy nadzieję, że to się zmieni, to znaczy zejdziemy do poziomu poniżej 1%, jeśli chodzi właśnie o to liczenie inflacji miesiąc do miesiąca, bo że będziemy schodzić z tym wskaźnikiem rocznym, to właściwie jest pewne. Kolejne miesiące będą coraz lepsze, bo będą nam wypadały właśnie te złe miesiące zeszłego roku. No i dlatego jest to taki trochę dysonans, bo ja już wyobrażam sobie w przyszłym tygodniu konferencję prezesa Narodowego Banku Polskiego, który powie, tak, fantastycznie, inflacja spada, wszystko mamy pod kontrolą. No tak, ale do końca tak jest niestety. No właśnie, bo mówimy o tej inflacji 16,2, ale jest jeszcze coś takiego jak inflacja bazowa, która przyspieszyła, a nie spada, bo 12,2. No więc inflacja bazowa, to nie są jeszcze ostateczne dane, ale to pokazuje tylko to, co przed chwilą powiedziałem, że tak naprawdę my nie mamy żadnego przełomu na razie. No, słyszymy znowu w przestrzeni medialnej, głównie od osób związanych z rządem, że mamy ten przełom. Dezinflacja się zaczyna, czyli ten spadek inflacji, no zaczyna się niby, jeśli chodzi o dane roczne, ale i żeby mówić tak naprawdę o przełomie, to musimy zobaczyć wyraźną poprawę w tych danych miesięcznych. Czyli nie wiem, spadek choćby do 0,7, 0,8. W te okolice to jest dalej wysoka inflacja, ale to rzeczywiście możemy marzyć o tym, żeby pod koniec roku zejść do poziomu poniżej 10%. I jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Pojawiają się już też dobre informacje. Oczywiście jak popatrzymy sobie w te bardziej szczegółowe dane, mamy już takie produkty, które tanieją rzeczywiście. To znaczy w stosunku do tego, co było, tanieją. Tylko znowu trzeba to dobrze rozumieć. Najczęściej to jest spadek ceny od tych bardzo wysokich poziomów. To nie znaczy, że my wracamy z cenami cebuli do tego, co było 3 lata temu. Cebula akurat jest jednym z przykładów tych taniejących warzyw. Ale pojawiają się takie jaskółki i to jest dobra informacja. Natomiast jeszcze jest jedna zła. W tej chwili najbardziej, to znaczy w marcu, jeżeli weźmiemy pod uwagę grupy towarów, drożała żywność i napoje bezalkoholowe, tak to się ładnie nazywa. A przecież tak, mamy 24%. Tak jest, a przecież mamy za chwilę święta. Święta Wielkiej Nocy i to są święta, ja to tak nieładnie określam, jedzeniowe. To nie są święta prezentowe, czyli te święta oznaczają wydatki
na skupiamy się żywność. Na wydawaniu na żywność. I moim zdaniem niestety, no tak jak powiedziałem, zła informacja. Prawie zawsze jest tak, że kolejne święta są troszkę droższe, bo jakąś inflację mamy. No oczywiście czasem zdarza się tak, że akurat te artykuły, które kupujemy w okresie świątecznym, tanieją. Zazwyczaj jest troszkę w górę, ale nigdy, nigdy od momentu tej hiperinflacji, początku lat 90., czyli 30 lat, od tego momentu nie mieliśmy sytuacji, w której koszyk wielkanocny podrożałby tak dramatycznie jak w tym roku, bo ja szacuję, że to jest wzrost o 35%. Cukier 80% wzrostu w stosunku do zeszłego roku. Olej rzepakowy 50% wzrostu. Masło ponad 30% wzrostu. No niestety to są rzeczy, jajka, biała kiełbasa, już tak będziemy bardzo świątecznie o tym mówić. Niestety te rzeczy, które najczęściej będziemy kupowali w różnych regionach w Polsce, one podrożeją najbardziej. I tak jak powiedziałem, w stosunku do zeszłego roku ten koszyk podrożeje o około 1/3. I stąd mamy już takie badania. Około 60% Polaków, będzie oszczędzało, już oszczędza i będzie oszczędzało, jeżeli chodzi o wydatki świąteczne w tym roku. O tym oszczędzaniu na pewno dużo więcej porozmawiamy. Pani Anno, no właśnie, w kontekście tym, czym pani się zajmuje, czyli pomaganiu, jak pani się odnosi do tych danych i do tej szalejącej mimo wszystko wciąż inflacji? Jak to się przekłada też na pomaganie? No bo teoretycznie my pomagający tym rodzinom, które tego wsparcia i tym ludziom, którzy tego wsparcia potrzebują, sami mamy coraz mniej. Jak to się przekłada na tę pomoc z pani perspektywy? Jest tak, że rzeczywiście jak mówimy o tym, że inflacja spada, to ja wzdycham, dlatego że ta spadająca inflacja nie oznacza polepszenia sytuacji, a tylko to, że jest, że sytuacja pogarsza się troszkę wolniej. Nic więcej. Dzisiaj kupowałam bukszpan, świąteczny już bukszpan na placu w Krakowie i rozmawiałam z panią Gabrielą, która dzięki temu bukszpanowi, dzięki temu, że przed świętami robi stroiki i sprzedaje je, może dorobić do emerytury. Ona mówi, że żyje w zasadzie od pierwszego do pierwszego w taki sposób, że koło 15 zaczyna pożyczać i potem spłaca w kolejnym miesiącu emeryturą, tą, którą dostaje, ten dług z poprzedniego miesiąca. Jest w takiej spirali, w zasadzie nigdy nie wychodzi na prostą. Emerytury nie ma najniższej z możliwych, ma trochę więcej niż minimalna emerytura. Jednocześnie za tą minimalną emeryturę nie jest w stanie zapłacić rachunków i po prostu jeść. Dlatego jeżeli mówimy o koszyku wielkanocnym i o tym, że będziemy mieć trochę mniej, to ja powtórzę za panem Grzegorzem, który był w materiale, fantastycznym człowiekiem, którego znam tylko i wyłącznie z mediów społecznościowych, ale bardzo mocno mu kibicuję. Tak, w Polsce są ludzie, którzy nie myślą o tym, że te święta są jedzeniowe. Są ludzie, którzy po prostu myślą o tym, że chcieliby 3-4 razy w tygodniu zjeść ciepły posiłek. Chcą zjeść ciepły obiad. To jest tak, że tak, istnieje pomoc społeczna. Można się do niej zwrócić o pomoc, ale z jakiegoś powodu tylko 20% dzieci żyjących w ubóstwie korzysta z darmowych obiadów w szkole. Pozostałe 80% jest kompletnie niezaopiekowanych. Można też uzyskać pomoc z MOPS-u, GOPS-u, z tej pomocy instytucjonalnej, ale te progi zasiłkowe są takie, że chyba nikt z nas nie wyobraża sobie, że za nie można już nawet nie godnie żyć, ale po prostu przeżyć miesiąc. Jeżeli my w rodzinie mamy mieć 600 zł od tego roku, to już jest zwiększona kwota, 600 zł na osobę w rodzinie i wtedy dopiero przysługuje nam jakakolwiek pomoc, to proszę sobie wyobrazić mamę z dwójką dzieci, która ma 1800 zł w portfelu na cały miesiąc na tą trójkę i ona już pomocy z MOPS-u nie dostanie. Ona pomocy, no tak, ona już ma za dużo. Więc po pierwsze brakuje pomocy takiej instytucjonalnej, tych rzeczy, które dajemy tym osobom, jak dbamy o to, państwo dba o te osoby, które są najuboższe. Tego jest zdecydowanie za mało i nie znajdujemy tej biedy. Jako, mówię ja jako obywatelka Polski po prostu. I stąd tak, w Szlachetnej Paczce w tym momencie, w bardzo wielu miejscach w Polsce robimy coś, czego nie robiliśmy do tej pory, czyli po prostu staramy się pomóc
takimi najprostszymi rzeczami, organizując żywność dla osób, które po prostu są podopiecznymi paczki. No właśnie, wspomniała pani Joanno o panu Grzegorzu Jędrzejczaku, o którym już też mówiłam, który prowadzi bar i wielu osobom pomaga po prostu przeżyć i przetrwać. I tak się zastanawiam w tym kontekście, kogo najbardziej dotyka taka inflacja? Czy to jest tak, że to są ci, którzy są, panie Marku, w najtrudniejszej sytuacji? No bo to co pani Joanna powiedziała, że przepisy w Polsce są takie, że tak naprawdę człowiek żyje na granicy ubóstwa, a i tak nie ma szansy na wsparcie państwa. Nawet jeżeli ma, to są tak groszowe sprawy, że może się zacząć zastanawiać, no dobra, dostałam te pieniądze i co ja mam z tym zrobić. Czyli wracając, kogo ta inflacja dotyka najbardziej? Tych najbiedniejszych? Znaczy, każdego z nas oczywiście w jakim stopniu dotyka. No jasne, że jeżeli chodzi o te osoby najlepiej zarabiające, no, mają oczywiście na tyle dużo środków, że pewnie tak tego nie, nie mają problemu oczywiście z tymi wyższymi rachunkami. Bardzo często może nie zdają sobie z tego sprawy tak do końca, ile wydają właściwie. No, oczywiście to nie są częste sytuacje, ale pewnie z takimi też mamy do czynienia. Ale coś ciekawe, ja akurat 2 dni temu dostałem takie badanie, z którego wynikają różne zachowania osób w związku z inflacją. Jedni się oczywiście denerwują, inni psioczą na rząd, jeszcze inni są załamani tymi cenami. Jest jakaś grupa, która po prostu kompletnie nie reaguje, tylko no, w jakiś sposób stara się funkcjonować dalej w tej rzeczywistości. I co jest ciekawe, w tej grupie osób, które no właśnie nie psioczą i nie są jakoś bardzo, jeśli chodzi o reakcje negatywnie nastawione, są między innymi, to jest dość duży odsetek, osoby, które mają poniżej 1000 zł miesięcznie. Ja mam wrażenie, że to wynika z tego, że ich sytuacja już jest tak zła, że jakieś dodatkowe, no nie wiem, zachowania, które zewnętrznie miałyby pokazywać, co tak naprawdę czują, w ich przypadku nie mają sensu. Więc to jest bardzo ciekawe, bo ktoś by powiedział, no nie, no dotyczy to pewnie takich średnio zarabiających, może trochę poniżej, bo im bardzo mocno te koszty rosną i jak im coś tam zostawało, to teraz nie zostaje, albo mają jakiś problem, żeby dopiąć ten budżet, ale na całkiem niezłym poziomie żyją, prawda? Tak byśmy pewnie na pierwszy rzut oka sobie pomyśleli. I w drugiej kolejności i przede wszystkim tych, którzy mają najmniej, prawda? Bo, no, no bo w ogóle dramat jest już taki totalny. Okazuje się, że bardzo często te osoby, no użyję nawet tego słowa, już tak są rozczarowane i nie mają kompletnie nadziei na to, że może być lepiej, że przepraszam, machają ręką i jakby nie reagują bardzo negatywnie. Jeszcze raz to podkreślę, zewnętrznie nie reagują bardzo negatywnie na tą sytuację. Ale myślę, że ja bym jeszcze inaczej odpowiedział na to pytanie. Ja w sposób szczególny patrzę tutaj przede wszystkim na emerytów i rencistów. Dlatego, że proszę zobaczyć, mamy dzisiaj waloryzację. Niektórzy się chwalą, najwyższa waloryzacja od iluś tam lat, ale przecież wiemy, z czego ta waloryzacja wynika. To nie jest dobroduszność decydentów, tylko mamy bardzo precyzyjnie określone, jak liczy się taką waloryzację. Z czego to wynika? Oczywiście między innymi ze wzrostu cen koszyka emerytów. Troszeczkę inaczej się ten koszyk liczy. Ze wzrostu również wynagrodzeń, ale przede wszystkim ze wzrostu cen tego koszyka. W związku z tym, przepraszam za wrażenie, żadna łaska. Ponieważ wszystko podrożało, stąd podnosimy emerytury. Ale proszę zobaczyć, jak to działa. Jeśli ktoś miał rok temu emeryturę na poziomie, wszystko jedno, 2000 zł, czyli tak troszeczkę poniżej średniej, to przez kolejne 12 miesięcy, to znaczy do marca 2023 roku, on dalej dostaje 2000 zł. Nie pojawiają się dodatkowe pieniądze. No jest 13 i 14. 14 oczywiście nie dostają wszyscy. 13, pamiętajmy, że to nie jest 13 moja emerytura, tylko 13 minimalna emerytura. Ale nawet jakbyśmy to uwzględnili, to wzrost ten jest tak potężny, że z całą pewnością to nie wystarcza, żeby pokryć te rosnące koszty. No to zobaczmy. Przez 12 miesięcy wszystko mi odjeżdża cenowo. O kilkanaście procent wszystko drożeje, a ja cały czas mam tyle samo. Cały czas jestem poszkodowany, jestem w plecy. Po czym następuje ta waloryzacja na bazie tego, co się działo, ale nikt mi dzisiaj tych pieniędzy nie zwróci. No dobrze, ja dostaję tę zwiększoną emeryturę, ale przez kolejne 12 miesięcy wszystkie prognozy o tym mówią. Inflacja dalej będzie mniejsza, ale dalej będzie, czyli wysoka. Dalej będzie wzrost cen oczywiście. I to się dopiero skończy wtedy, kiedy ona zacznie spadać. I wtedy rzeczywiście waloryzacja będzie wyższa niż ta bieżąca inflacja. Tylko brutalnie też zadam takie pytanie. Ilu emerytów nie doczeka tego momentu?
ilu emerytów tego momentu po prostu nie doczeka. Więc ja mam, myślę, że to jest szczególnie też narażona na to wszystko, na tą stratę wynikającą z inflacji grupa społeczna, bo to jest bardzo dużo osób. My tutaj mówimy jednak o milionach, którzy realnie tracą w związku z tymi bardzo wysokimi zmianami cen. Pani Anno, widzę, że pani cały czas potakuje głową, zgadzając się tutaj z panem Markiem. Zanim pani oddam głos, to tylko jeszcze przypomnę, że na czacie zadaliśmy naszym widzom pytanie, czy obawiasz się pogorszenia swojej sytuacji materialnej w tym roku. Czekamy na wasze odpowiedzi i na koniec podamy wyniki tej właśnie ankiety. No właśnie, pani Joanno, bo przygotowaliście też taki raport o biedzie, który też pokazuje dużo właśnie takich stereotypów, o których tutaj przed chwilą Marek Zuber też mówił, dotyczących ubóstwa. Bo na przykład 15% Polaków uważa, że życie w ubóstwie to wybór. 31% twierdzi, że wystarczy wziąć się do roboty, żeby z niego wyjść. Co piąty badany uważa, że bieda to wynik wyłącznie lenistwa. No to są jakieś absurdalne odpowiedzi, przyznam szczerze. Rzeczywiście tak myślimy. Jednocześnie myślę, że ten rok, mam nadzieję, że ten rok trochę zweryfikuje to nasze myślenie, bo dużo więcej rozmawiamy o tym też w przestrzeni medialnej, jak właśnie inflacja wpływa na to, że ubogimi stają się osoby, które pracują. I to jest to, co widzimy w paczce. Bardzo się zgadzam z tym, że emeryci, osoby żyjące z zasiłków, czyli renciści, czyli osoby po wypadkach, osoby, które żyją z niepełnosprawnością bądź mają niepełnosprawne dzieci i tymi dziećmi się opiekują. To są te osoby, które w pierwszym momencie zawsze, każdego kryzysu, podobnie było w COVID-zie, zawsze pierwsze cierpią, dlatego że mają najmniej. Potem to się przekłada na kolejne grupy. To, o co ja apeluję, to o to, żeby zauważać swoich sąsiadów, zauważać też dzieciaki, które właśnie być może nie dojadają. Bo tak jak mówiłam, 20% dzieciaków tylko korzysta z tych, które potrzebują, korzysta z darmowego jedzenia, które im przysługuje. To znowu nie jest żaden prezent od stołówki szkolnej, tylko po prostu państwo ma obowiązek zapewnić dziecku żyjącemu w ubóstwie darmowy posiłek w ciągu dnia w szkole. I z jakiegoś powodu to 80% dzieciaków go nie je. Rozglądnijmy się, popatrzmy na swoich sąsiadów. Święta to też jest taka okazja do tego, żeby kogoś po prostu z sąsiadów czy z tych osób, które żyją blisko, zaczepić i zapytać, jak się panu, jak się pani żyje. To jest taki naturalny moment, kiedy czasem się zastanawiamy, jak wyjść do osoby, o której myślimy, że być może potrzebować pomocy. Święta to jest taki naturalny czas, kiedy składamy życzenia, kiedy zastanawiamy się, życzymy sobie wszystkiego najlepszego, ale też pytamy, co u ciebie, co u pana, pani słychać. Warto zapytać, czy mogę pomóc, jak mogę pomóc. To jest też taki naturalny czas nasz, kiedy chcemy się dzielić z innymi. I ja mam nadzieję, że nie tylko te zawieszone obiady w Warszawie, ale że w ogóle nie zapomnimy o tych, którzy właśnie mają bardzo, bardzo źle i w których inflacja uderza kolejny rok i nawet jeżeli ta inflacja będzie 10%, to dla osoby, która żyje za bardzo niewielkie pieniądze, naprawdę to, czy coś kosztuje 8 zł czy 9, ma znaczenie. Bo jeżeli za coś zapłaci 9, to oznacza, że ta złotówka na 1/3 chleba, po prostu tego chleba nie będzie. I tak, myślmy o tych, dla których wyborem nie jest to, czy zrobią jedno ciasto więcej, tylko dla których wyborem jest, czy do tego chleba będzie masło albo jakiś ser, czy po prostu to będzie suchy chleb, albo czy będę po prostu jeść te wybierane, nie całkiem świeże warzywa, które już nie nadają się do sprzedaży i ktoś po prostu mi je odda. I tak. Są osoby w Polsce, które są głodne, są osoby w Polsce, które nie dojadają i niestety jest ich coraz więcej. Wśród nich są też dzieciaki.
Tak, bo z tego raportu państwa wynika, że 1 600 000 Polaków, ponad 300 tysięcy dzieci w 2021 roku poniżej minimum egzystencji, czyli w skrajnym ubóstwie żyło, więc te dane pewnie mogły się... Prognozy są takie, że ta liczba w 2022 roku znacznie wzrosła. My czekamy wciąż na dane z zeszłego roku. Dane GUS-u, one zwykle się pojawiają w czerwcu, natomiast wszystkie prognozy mówią o tym, że ta liczba wzrosła do liczb, których od wielu, wielu, wielu lat nie znaliśmy, nie było ich. To będzie ponad 2 miliony osób, które żyją w skrajnym ubóstwie, a osób żyjących w ubóstwie, bo to skrajne ubóstwo to jest naprawdę na granicy przeżycia, a osób żyjących w ubóstwie w Polsce, tak, przybywa każdego dnia. A propos tych danych GUS, wracając do tych dzisiejszych danych, to też tutaj taka informacja, że w marcu ceny nośników energii poszły w górę o 26% rok do roku. Ja usłyszałam przedwczoraj taką wypowiedź, że do wyprodukowania bułki 18% to jest cena mąki, a reszta to jest prąd, energia. I to jest niewiarygodne także, panie Marku, jak bardzo chociażby tacy ludzie właśnie jak pan Grzegorz, który wcześniej mogliśmy usłyszeć, jak bardzo oni tak naprawdę, nie wiem, zostają z niczym, nie radzą sobie, muszą zamykać swoje interesy, często są na skraju właśnie bankructwa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mówimy o gastronomii w ogóle, o gastronomii, ale także, no właśnie, piekarnie choćby, to to jest, sobie wyciągnę słuchawkę, bo teraz słyszę, co tam mówią. O, dobra. To jest najbardziej dotknięty w tej chwili sektor, jeżeli można tak powiedzieć, pani Iwono. No, widzimy choćby zakłady gastronomiczne, czy lokale gastronomiczne, nie używa się słowa zakłady, piekarnie, tak, które upadają, które przetrwały pandemię i w tej chwili znikają z krajobrazu choćby Warszawy czy Krakowa. Mówię do tego Krakowa, bo też w Krakowie mieszkam, także pozdrawiamy Kraków. Z jednej strony potężny wzrost kosztów, choćby to, o czym pani mówiła, czyli nośniki energii, ale także problemy po drugiej stronie, czyli po stronie popytowej, czyli mniej osób korzysta po prostu choćby z gastronomii, dlatego że no, większość Polaków zaczęła oszczędzać. Po raz pierwszy mamy taką sytuację, żeby tak długo, to znaczy od maja zeszłego roku, realne wynagrodzenia spadały. To znaczy, jeśli rosną, mówię oczywiście o średnich, to rosną mniej niż inflacja. Na pierwszy ogień idą oczywiście oszczędności związane na przykład z gastronomią, stąd z jednej strony te koszty, a z drugiej strony nie ma komu po prostu sprzedawać tych różnego rodzaju posiłków. Więc to rzeczywiście jest obszar bardzo, bardzo trudny. Jeżeli trochę optymizmu mogę tutaj w to wszystko włożyć, po tych absolutnie dramatycznych zmianach zeszłorocznych, węgiel, gaz przede wszystkim gaz. Mieliśmy przecież taki moment, kiedy gaz na rynku europejskim kosztował 343 euro za megawattogodzinę, już nie wchodząc w szczegóły jednostki megawattogodzina, 343 euro, kiedy przez pierwsze 20 lat XXI wieku Polska płaciła Rosji za gaz mniej więcej 17-18 euro, więc proszę zobaczyć, jaki jest potężny wzrost. Ale teraz mamy spadek, nie będzie już nigdy 18 czy 17 euro, ale mamy spadek ceny w okolice 45 euro i tak powinno być w kolejnych miesiącach i kwartałach, oczywiście z jakimiś tam ruchami. No więc to jest trochę optymizmu, dlatego że będzie drożej, ale nie tak dramatycznie drożej, jak wynikałoby to z tych cen, które obserwowaliśmy jeszcze parę miesięcy temu. Jeśli mogę jeszcze, a propos tych badań, o których pani mówiła, no to warto znowu podać, myślę, przykład emerytów, a propos tego, że tylko ci, którzy nie chcą albo im się nie chce, tak, mają problemy z tym, żeby koniec z końcem związać. Proszę sobie wyobrazić takiego emeryta, samotną panią albo samotnego pana, bo jeżeli oni żyją, jeśli to jest jeszcze małżeństwo, jest im łatwiej. Ale niech to będzie pojedyncza osoba, która ma minimalną emeryturę, najniższą w Polsce emeryturę, która mieszka w małym mieszkanku, w garsonierze, która ma 19 metrów kwadratowych, za którą bardzo często razem z ogrzewaniem trzeba już dzisiaj płacić 700, 800 i więcej złotych miesięcznie. Ten wzrost ten oczywiście znowu na przykład ogrzewania w zimie przecież bardzo często był dramatyczny. Teraz trzeba kupić jakieś lekarstwa. I nagle się okazuje, ja mówię o konkretnych dwóch przypadkach koleżanek mojej mamy, że po zapłaceniu tego wszystkiego paniom zostaje 200-300 zł na resztę, na przykład na jedzenie. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. I co? I 83-letnia pani ma być przez kogoś oskarżona o lenia?
o to, że nie chce jej się o siebie zadbać. Oczywiście, że ja też znam takie sytuacje, znam, gdzie ewidentnie komuś się nie chce po prostu pracować i stąd wynika kłopot jego czy jego rodziny. Ale to nie znaczy, że to jest powszechna sytuacja. No, nie możemy tak mówić. To jest oczywiście absolutnie... Nie możemy generalizować. Ja mam jeszcze jedną uwagę. No, też nie chcę tutaj oczywiście za bardzo wchodzić w kwestie polityczne, ale pani Iwono, no, mamy program 500+, który moim zdaniem jest programem bardzo sensownym i potrzebnym, choć nie jest programem wsparcia dzietności. Okazało się, że on nie działa w tym kierunku. Jest to program socjalny. Jeśli to jest program socjalny, na który wydajemy 45 miliardów złotych rocznie, to przecież aż się prosi, ja nawołuję prawie od początku tego programu do tego, żebyśmy jednak nie wypłacali tych pieniędzy wszystkim, także tym, którzy mają relatywnie duże dochody, tylko żebyśmy skoncentrowali się na tych, którzy mają naprawdę trudną sytuację. Tutaj bardzo ciekawe słowa padły. Po wprowadzeniu programu 500+, szczególnie oczywiście wśród rodzin wielodzietnych, co jest jasne, ten poziom ubóstwa, także skrajnego ubóstwa, bardzo mocno spadł. To jest prawda. Ale ostatnie lata, dokładnie ostatnie półtora roku, czyli ten potężny wzrost inflacji, zabrał bardzo dużo w związku z tym programem. Tutaj nawet nie chodzi tylko o to, że samo 500+ nam się zdewaluowało, tylko że ten wzrost cen, powszechny wzrost cen właściwie wszystkiego, doprowadził do tego, że tego 500+ już właściwie nie ma. Stąd propozycje jeszcze nieoficjalne, że ma do 700+. No, tylko pytanie znowu, czy wszystkim, bo to jest dla mnie tutaj ten zasadniczy problem. Części może lepiej zabrać, a zostawić, a dać 700 tym, którzy... I teraz też czekam bardzo niecierpliwie na te dane zeszłoroczne, chociaż jak wiemy tutaj też, jak to powiedzieć znowu, żeby powiedzieć delikatnie, mamy różne analizy tych samych wielkości i niektórzy dochodzą do innych wniosków, to znaczy, że jest fantastycznie, cudownie, no ale ja jednak twierdzę, że tak nie jest i czekam na te dane za 2022 rok, bo obawiam się, że my wrócimy, no myślę, że cofniemy się 4 lata. A może nawet jeszcze mocniej, jeżeli chodzi o... Miało być optymistycznie na koniec. Pani Joanno, to jedno zdanie dosłownie jeszcze na koniec, na zamknięcie poproszę. Dbajmy, zapytajmy, jak żyją nasi sąsiedzi, zapytajmy, dzielmy się tym, co mamy, nawet jeżeli mamy niewiele, a mamy czym się podzielić, czyli na przykład właśnie tym, co zostanie po Wielkanocy. I jeszcze na koniec zaapeluję, rozliczamy teraz podatki, 1,5%, proszę Państwa, to jest z naszych podatków, to jest ten... Jeden z niewielu momentów, kiedy to my osobiście możemy zdecydować, na co te 1,5% pójdzie. Pamiętajcie o organizacjach pozarządowych. Wybierzcie taką, która po prostu jest dla Was ważna i która walczy z jakimś problemem społecznym, który nie jest rozwiązywany przez Państwo, i te swoje 1,5% swojego podatku po prostu przekażcie. Pani Joanno, tak? Ja mogę jeszcze słowo? Tak, to no. Ja absolutnie nie tylko się dokładam do tego apelu. Psioczymy czasem na rząd. Nie na ten, na wszystkie rządy. Robią co chcą, źle wydają pieniądze. To jest ta szansa, żebyśmy sami zdecydowali. Nic nas to nie kosztuje. Nic kompletnie, bo te pieniądze... A jeżeli tak sami nie podejmiemy decyzji, to ktoś dokładnie za nas podejmie. Zróbmy to. No właśnie. Pani Joanno, bardzo serdecznie dziękuję. Joanna Sadzik, Szlachetna Paczka, Marek Zuber, ekonomista u nas w studiu. I jeszcze na koniec na pytanie, czy obawiasz się pogorszenia swojej sytuacji materialnej w tym roku? 76% z Państwa odpowiedziało, że tak. I to są absolutnie dane zgodne z dwoma badaniami, które ja znam sporządzonymi w tym roku. Mniej więcej 3/4 osób spodziewa się pogorszenia sytuacji, więc idealnie to wyszło, jeżeli chodzi o badania, bo źle wyszło, jeżeli chodzi o tak potężny odsetek. Dokładnie. Bardzo Państwu dziękuję. Mimo wszystko udanego i spokojnego weekendu życzymy. Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiejsze. Zapraszam na poniedziałek na 18:00 wieczorny ekspres w imieniu Wiktora Świetlika. Pięknie dziękuję moim gościom. Jeszcze raz i do zobaczenia. Thank you.